Cześć, witajcie. Jest 2 stycznia. Witajcie w nowym roku, w nowej rzeczywistości. Po świętach, po nowym roku. Mac prezentów. Jest godzina 20 po 8, czyli jak zwykle jestem w niedoczasie. Dziś kanapowe komando postanowiło się ruszyć. Kanapowe komando w składzie 2/3. Niestety nie będzie Wojtka. Wojtek, pozdrawiamy cię. Postanowiło się ruszyć. Jedziemy na górę Świętej Anny na krótki spacer, żeby spalić trochę tych kalorii po świąteczno-noworocznych. Myślę, że taki spacer dobrze nam zrobi i będzie fajnie, jak kogo spotkamy, co zobaczymy, co będzie. No, myślę, że wam na filmie pokażemy. Dobra, zajechaliśmy na miejsce. Towarzystwo jest większe niż przewidziałem, jak wam wcześniej powiedziałem. Aha, nie, wcześniej wam nie mówiłem. Musisz tylko jeszcze powiedzieć. Hello! W nowym roku! Hello! Ale pogoda coś bujowa, niestety. Pogodę wam przywiozłem nieciekawą. Miałem chyba najbliżej tutaj, ale jednak się ja spóźniłem. Ile miałeś? 70. Dobrze. Słuchajcie, idziemy teraz w miejsce, którego przed chwilą przejechałem samochodem, co mnie bardzo nie cieszy, ale samo towarzystwo jest najważniejsze. No ale jak to? Przecież jest miejsce do parkowania dla ciebie. Nawet może z 3 miejsca zajmę. O, tam. Widzicie, jak mu się dowcip wyostrzył? A zaczynamy tu. Najpierw shower. Dobra, dowcipy wszystkim dopisują, humory dopisują i o to chodzi. Idziemy. Zbłądziliśmy troszeczkę, idziemy polną drogą, ale widoki nie zgorsze. Wróciliśmy na szlak. My jesteśmy co? Na szlaku drogi krzyżowej? No chyba tak. Na szlaku drogi krzyżowej, na górę Świętej Anny. Powiedz coś dla swoich widzów. Co proszę? Chciałem powiedzieć, drodzy widzowie. Patrzcie na napis tutaj na górze. Mamy ostatnie pożegnanie. Więc zaczynamy naszą drogę od końca. Żegnajcie. A, idziemy taką drogą. I to, wydaje mi się, że my już powoli jesteśmy na miejscu. Tak. Tam dojdziemy do... Nie wiem, byłeś tam kiedyś? Ja tutaj byłem 2 razy w życiu. No, ja też tam. Z tym, że od tej strony chyba raz. Niedawno. I tu jest taka miejscowość, która w mojej rodzinnej tradycji przeszła do historii. I jak pierwszy samochód sobie kupiliśmy, malucha, nie było jeszcze wtedy nawigacji ani nic. I właśnie wracaliśmy z góry Świętej Anny, albo jechaliśmy na górę Świętej Anny. I tak żeśmy jechali, że dojechaliśmy do miejscowości Oleszka, gdzie kuźwa już dalej drogi nie było. Od tego czasu w domu, jeżeli się zgubimy, to zawsze było stwierdzenie, że dojechaliśmy do Oleszki. I koniec świata. Patrzyłem na nawigację,
też gdzieś ta Oleszka po drodze tutaj mi się pojawiła. Okej, no a ty nagrywasz, czy używasz tego jako lusterko? Zgadnij! Ogoliłeś się chociaż dzisiaj, żeby się... Kto to powiedział? Podejści. Ale scenerię mamy iść zimową, choć zimy tak specjalnie może nie ma. Jesteśmy w miejscu, gdzie w 83 roku był nasz papież. To jest biskup opolski. To jest biskup opolski Alfred Nosol, Alfons Nosol. A w tej chwili już w stanie spoczynku. Zasłużony dla ziemi opolskiej. Starał się zjednywać ludzi. Dużo uczynił dla tej ziemi. No przecież wam to powiedziałem po drodze. I kiedyś były ławeczki, ale niestety właśnie raz puściłem w malinę. Tam na górze klasztor. Też tam dojdziemy. Na amfiteatr was zaprowadzę, to nie jest problem. Gdzie pieniądze od nich pomóc? Ale to jest nie ten amfiteatr. Nie jest ten amfiteatr. Idziemy? Kiedy cały już przejedziesz świat, i setki dróg będzie za tobą. Pamiętał będziesz, ino ta jedna najprostsza z dróg. Ta, co prowadzi do domu. Dochodzimy do pomnika czynu powstańczego. Jesteśmy z tyłu pomnika przy amfiteatrze. No pogoda jest jaka jest. Zaraz zejdziemy tam na dół. Po
pomnik czynu powstańczego. Tam wcześniej macie nagrane jakiego. Słuchajcie, jesteśmy na dole amfiteatru. Zaraz kanapowy jest bardzo daleko, go słyszycie chyba. W tym miejscu przybywał chyba największy zbrodniarz naszych czasów, Adolf Hitler. Tu przemawiał do tłumów. Tam na górze jest pomnik czynu powstańczego. Pamiętam, że kiedyś jeden z przewodników mówił, że kiedy powstańcy zostali za przyparci, jak to się mówi, do muru, do tej skarpy, to wielu z nich zginęło skacząc z tej skarpy. Amfiteatr ten, nie pamiętam kiedy był używany. Jeden, to jest chyba, nie jestem pewny, ale poprawcie mnie, możecie mi poprawić w komentarzach. Nie wiem, czy to jest nie największy amfiteatr kamienny, tak zwany, w Polsce. O, deszczyk nam się rozpadał. To jest chyba na... O nie, nie będę kłamał, na ile tysięcy ludzi, ale na pewno na dużo. A tam jest droga, którą właśnie przyjeżdżał wielki wódz III Rzeszy tysiącletni. No i właśnie zastanawialiśmy się, ile tutaj, na ile osób tu jest. Powiedz kanapowy, na ile według ciebie? Das war ein Befehl! Der Angriffsteig, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Aha. Każdy kaś jedzie, bo droga mo. Tako se wybrał i wierzy w to. Kaś tam na końcu ponad jezera. Właśnie przebudowujemy ruderę, w której żeśmy się znaleźli. Fajnie. Czyli mamy chili con carne dzisiaj, tak? Jakoś znajoma mi potrawa. Znajomo ostatnio. Wygląda, prawda? Słuchajcie, tutaj gotują na kuchenkach gazowych, a ja, że najbiedniejszy jestem, nie dali mi, widzicie? Ale jeszcze się nie rozpaliło, już 3 razy próbowałem, ale coś tam się pali, ale słabiutko. Na jednym z moich filmów widzieliście, jak to się pali zdecydowanie lepiej. Po prostu za dużo wosku nalałem, no i muszę dłużej poczekać. Oni zjedzą, ja akurat nie chcę, zrobię kawę. Właściwie nie kawę, będzie kisiel. Mogę zaśpiewać jednak. Świeczka biedaka się jednak rozpaliła. Jak widzicie, jara się okrutnie. Taka namiastka ogniska dzisiaj. Czy ja mogę zaśpiewać piosenkę? Tak, proszę. Zespołu piersi. Bez wulgaryzmu.
umiesz robić tylko dzieci. Na chuj za siebie wychodziła. Kurwo, spierdol się. Spierdolujemy się, odrób się. I znowu refren, także... To może ja się też włączę bez wulgaryzmu. Jeśli to nie wierzysz, to wypierdalaj. I tak to boimy się w wspólnym ogniu. Powiększcie ognisko. Jak wiara mąż, dojedziesz tam. Jademy tur, goniemy wiatr. Nie roz bez celu, bo drugi brak. Czy wiary dać jednej wybranej? Czy jechać jedną z tych niewybranych? Słuchajcie, tutaj kończy się nasza przygoda. 15 z minutami, 15. Przepraszam, to czarny to nie był stolek? A. Jest 15:40, 35. Tutaj jak było na wycieczce? Dobrze. Beznadziejnie. Mokro. Przeszliśmy, tutaj padło, że około 10 km. A ile się przeturlaliśmy? A ile się przeturlaliśmy? Właśnie. Znaczy droga była bardzo przyjemna, muszę powiedzieć, popatrzcie. Widać! I to się nazywa turystyka, a nie kuźwa jakieś tam. Ludzie brudnie tu samochodem, ludzie samochodem przez dżunglę. No, tak super. Mam nadzieję, że obejrzycie ten film razem z nami. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Raz. Wszystkie błędy. I skomentować. Za co serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Hej, do następnego. Hej.